Poniedziałek, 14 dzień marca, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, w którym powiemy o koncercie Johna Portera, KGB we Francji, zajęliśmy pierwsze miejsce jako polska drużyna z Kamiennej Góry, małych szkołach. W 2017 roku na pewno będzie nowa waga na małe szkoły. A na zakończenie niewidzialni w Centrum Kultury. Myślę, że będzie to dobry pomysł na spędzenie piątkowego wieczoru. Z pewnością był to koncert roku. Na deskach Centrum Kultury wystąpił John Porter, znany muzyk, tekściarz i kompozytor. W każdym miesiącu Centrum Kultury w Kamiennej Górze organizuje tzw. koncert miesiąca. Ostatnimi czasy wystąpili tacy artyści jak Ania Kłys, Patrycja Kamola czy Sana Kamara wraz z zespołem Foniki Fair. Koncert miesiąca marca 2016 roku z pewnością przejdzie do historii wydarzeń muzycznych w Kamiennej Górze. Na deskach Kamiennogórskiego Centrum Kultury wystąpił John Porter. Jego twórczość rozpoczęła się w roku 1976. W pierwszych latach muzykowania związany był z Korą i Markiem Jackowskim. Wspólnie muzykowali pod szyldem Manamu. Później z kilkoma wrocławskimi muzykami założył zespół Porter Band. Zdobywca 2 złotych i 1 platynowej płyty, w latach 2003-2006 laureat Festiwalu Polskich Wideoklipów Jach Film oraz 3 Fryderyków. Johna Portera zobaczyć można było również na ekranie kin. Odegrał kilka epizodów w takich filmach jak Klasa na obcasach, Miłość z listy przebojów czy kultowy w ówczesnych czasach serial 7 życzeń. Na jego solowy koncert w Kamiennej Górze bilety rozeszły się w mgnieniu oka. Człowiek, który 4 dekady dostarcza nam fantastycznych przeżyć i wzruszeń, dostarczając, pisząc piękne teksty i pisząc świetną muzykę. Gdybym Państwa zapytał, za co kochamy Johna, to każdy miałby jakąś swoją opowieść na ten temat, ale myślę, że jeden wspólny mianownik by się pojawił za to, że jest jakaś nieodgadniona tajemnica nad nim, jako osobą, artystą, tajemnicze, niezwykłe teksty i fantastyczna muzyka. Ta tajemniczość nas inspiruje przez 4 dekady. On cały czas pod prąd tych komercyjnych dźwięków, które dookoła, a publiczność dopisała niesamowicie. Sala widowiskowa Kamiennogórskiego Centrum Kultury wypełniona była po brzegi. Przez blisko 2 godziny ci, którzy zdecydowali się przyjść, rozkoszowali się muzyką na najwyższym poziomie. We Flashu John Porter i kilka taktów z piątkowego koncertu. Kamiennogórska grupa biegowa oprócz przygotowań do biegu zdobywcy Góry Parkowej odnosi również sukcesy na arenie międzynarodowej. Ostatnio Kamiennogórzanie zdobyli pierwsze miejsce drużynowo podczas 41. półmaratonu Virzon we Francji. Łukasz Kondratowicz to zwycięzca półmaratonu, w którym uczestniczyli Kamiennogórzanie w mieście partnerskim Virzon. Reszta zawodników z Kamiennogórskiej Grupy Biegowej również może się pochwalić bardzo dobrymi wynikami. W ostatni weekend byliśmy we Francji na zaproszenie miasta partnerskiego Virzon, 7-osobową grupą biegaczy. No i muszę pochwalić się w imieniu kolegów, że osiągnęliśmy tam dość duży sukces, ponieważ Kamiennogórzanin Łukasz Kondratowicz wygrał ten bieg, to był 41. półmaraton Virzon. 4. był Sławek Sławiński, 13. był Maciek Karwacki. Maciek Karwacki również był pierwszy w kategorii Nadzieja Sportu. I drużynowo zajęliśmy 1. miejsce jako polska drużyna z Kamiennej Góry. Za kilka tygodni podczas biegu zdobywcy Góry Parkowej członkowie Kamiennogórskiej Grupy Biegowej zmierzą się nie tylko z rywalami, ale również z trasą, która liczy 10 km i jako jedna z nielicznych w Polsce prowadzi przez podziemia. Przygotowania rozpoczęły się już w ubiegłym roku, zapisy rozpoczęły się z początkiem tego roku. Duży jest chętny? W tej chwili mamy prawie 200 osób już zapisanych na bieg. Ja tylko dodam, że jest to już 5. bieg zdobywcy Góry Parkowej, 4. bieg małego zdobywcy Góry Parkowej, to jest bieg dla przedszkolaków. 2. mistrzostwa Kamiennej Góry w Nordic Walking. No i po raz pierwszy robimy bieg dla niepełnosprawnych. Na naszym terenie znajduje się wiele małych szkół wiejskich. Od dłuższego czasu wisiało nad nimi widmo zamknięcia, lecz Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło to zmienić.
Przypomnijmy Państwu, minister edukacji Anna Zalewska w jednym z wywiadów dla naszej telewizji podkreślała istotę utrzymania małych szkół. W 2017 roku na pewno będzie nowa waga na małe szkoły, bo one są najcenniejsze, trzymają dzieci przy rodzicach. Powinien pojawić się standard, to znaczy ustalenie, kiedy likwidujemy, czy kiedy ta szkoła powinna funkcjonować. Rodzice są rozżaleni. Płacą podatki i żądają od samorządów, żeby dbały nie tylko o nich, ale przede wszystkim o tych najmniejszych obywateli. Czas, żeby mieszkańcy małych miejscowości, ale generalnie obywatele zabiegały u samorządowców taki właśnie sposób myślenia o szkole. Największe koszty utrzymania szkół ponoszone są przez gminy, które otrzymują na nie niskie subwencje oświatowe. Te są kosztowne, gdzie jest mała subwencja. Gdzie jest mniej dzieci, no to mniej państwo kieruje za dzieckiem subwencji. Ale no, u nas nie ma jakichś tak sytuacji kosztochłonnych jako takich, że mniejsza czy większa. W Bolkowie władze są zadowolone z obecnej sytuacji w oświacie. Nam jest dobrze na stan dzisiejszy. My cieszymy się. My gdybyśmy chcieli zlikwidować, to byśmy takie działania przedsiębrali wcześniej. A teraz jeśli będą większe pieniądze szły na ośrodki wiejskie, my się tylko z tego faktu będziemy cieszyć. Na 24 już premierę zespołu teatralnego My zapraszamy w ten piątek o godzinie 18 do Kamiennogórskiego Centrum Kultury. Tradycyjnie już w ostatni piątek zimy zespół teatralny My zaprasza na premierę spektaklu, jaki przygotowywany jest od kilku miesięcy. Spektakl tym razem nie będzie skrzył się humorem, ale w historii teatru już nieraz pokazywaliśmy, że po przedstawieniach wesołych pojawiały się bardziej refleksyjne. Tak jest i tym razem, ale myślę, że przez to nie tracą na wartości. Tytuł tegorocznego spektaklu pochodzi od utworu Bolesława Leśmiana Niewidzialni i mówi o tajemniczych relacjach pomiędzy światem realistycznym a światem metafizycznym. Nasza kamera była obecna podczas ostatnich prób przed premierą. Przyglądaliśmy się pracy instruktorów z młodzieżą, pan Jacek Bruździak, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego oraz pan Marek Dańczak, dyrektor Centrum Kultury, od 24 lat poświęcają swój czas na tworzenie kolejnych teatralnych dzieł. Nie, to prawda. Lecisz dalej, to prawda, tylko nie jest wypisany. Gdy choroba, bo ja mam... Nie masz wypisany. Ale to jest ojciec. Jak w tym roku pracuje się z aktorami? Jak co roku, bardzo ciekawie. Myślę, że w czasie takiej pracy można się przede wszystkim lepiej poznać, a na pewno ta praca wpływa na rozwój uczestników tego całego przedsięwzięcia, również na mój. Możemy zdradzić, że podczas tegorocznego spektaklu usłyszymy również kilka utworów muzycznych. Przedstawienie wzbogacają ballady Nicka Cave'a, myślę, że bardzo ciekawie wykonane, oraz jedna z piosenek, do której tekst napisał Jacek Kaczmarski, a muzykę do tego mamy pana Gintrowskiego. Piątkowa premiera jest przedstawieniem otwartym. Każdy, kto chce zobaczyć teatr w świetnym wykonaniu i dobrze podany, zapraszamy do Centrum Kultury 18 marca na godzinę 18. Serdecznie zapraszam telewidzów Telewizji Kamiennogórskiej na naszą kolejną premierę, już 24, 18 marca o godzinie 18 do Centrum Kultury. Myślę, że będzie to dobry pomysł na spędzenie piątkowego wieczoru. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.